Cześć wszystkim! Jak już pewnie się domyśliliście, jesteśmy na lodowisku. I właśnie tutaj nasze wszystkie pluszaki oraz lalki zdecydowały, że pojadą do Włoch na wakacje w góry. Zaczynamy! Mieliśmy lot Warszawa Mediolan. Lot był długi, ale pod koniec lotu mogliśmy już obserwować przez okno Alty, a dokładnie Dolomity. Jestem już na górze, jest tu bardzo piękny widok. Okej, a teraz Lila opowie Wam kilka ciekawostek o Dolomitach. Dolomity to pasmo górskie w północno-wschodniej części Włoch, stanowiące część Alp Wschodnich. To jest raj dla miłośników sportów zimowych. Taki mamy widok z okna. Okej, porozmawiajmy dalej o Dolomitach. Jeśli planujesz wizytę w Dolomitach, Madonna de Campiglio to miejsce, które z pewnością Cię zachwyci. Jest tu dużo stoków, a także czekają tam na Ciebie emocjonujące zjazdy i konkursy. Pinzolo na górze jest bardzo smaczne jedzonko, pizza i inne tego rodzaju pyszne rzeczy. Popatrzcie, jaki piękny widok, mamy chwilę na relaks. Miasteczko Pinzolo jest kolejnym przepięknym miastem w północnej części Włoch. Oprócz ładnych domków w Pinzolo znajduje się również zabytkowy kościół świętego Wilgiriusza z 1362 roku. A teraz widzicie miasto Madonna di Campiglio. Wracając do Pinzolo, jeśli jeździsz na nartach, to warto tu przyjechać, ponieważ Pinzolo to kolejny ośrodek narciarski, a więc można tu się cieszyć nie tylko wspaniałymi zjazdami, ale również pięknymi widokami gór. To jest mój kolejny dzień w górach.
akurat szopka, którą widzieliśmy w kościele świętego Wilgiliusza. Dobrze, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to wciskajcie łapki w górę, a my lecimy do innych krajów. Pa!